Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. A gościem rozmowy kontrolowanej przy naszym wozie satelitarnym w Elblągu jest Witold Gintowt-Dziewałtowski, senator Platformy Obywatelskiej, wcześniej prezydent Elbląga. Rozmawia Jacek Naliwajek. Dzień dobry panie senatorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chmury nad Elblągiem, co? Ale takie delikatne słońce przebłyskuje, mamy nadzieję, no z jednej strony, że będzie słońce, a z drugiej, że będzie padać, bo deszczu w Elblągu już dawno nie widziano. Oj, to prawda, trochę sucho jest na działkach, w ogrodach sucho, więc ten deszcz by się przydał. Panie senatorze, dlaczego doszło do przedterminowych wyborów prezydenta Elbląga? Przyczyny są zawsze złożone. No, to jest tak, że ja już mówiłem kiedyś, rządzący albo robili nie to, co chcieliby ich wyborcy, albo też nie robili tego, czego wyborcy by oczekiwali od nich. To jest po pierwsze, a po drugie to jest stosunek władzy nowo wybranej do elektoratu, do miasta, do ludzi tu mieszkających. Czy zapomniano, czy też pamiętano o tym, że szacunek się należy wyborcom, że służy się społeczeństwu, że zabrakło tego szacunku? Zawsze. No być może niektórzy tak to odebrali, a myślę, że... A w czym to się przejawiało, ten brak tego szacunku? Ja pan, mnie trudno powiedzieć, bo ja nieco inaczej panu na to patrzę. Panu łatwo powiedzieć, natomiast bo był pan wieloletnim prezydentem Elbląga, popularnym. Przecież dzięki właśnie swojej pracy jako prezydent miasta zdobywał pan mandaty posła wcześniej SLD, teraz senatora Platformy Obywatelskiej. Pan, może mnie było łatwiej, bo ja startowałem w bardzo trudnych czasach. Elbląg był zadłużony po uszy. Wszyscy obawiali się, że my sobie rady nie damy i miasto ogłosi bankructwo po raz trzeci po Szwedach i carze Piotrze I, którzy wywali tutaj kiedyś. Natomiast w moim przekonaniu nie wykorzystano wielu szans, które mogłyby również i dobrze wpłynąć na opinię rządzących Elblągiem jeszcze parę miesięcy temu. No i co jest prawdą, to też prezydent i jego ludzie chyba jednak nie potrafili bronić się zarzutami wielokrotnie też fałszywymi formułowanymi przez ich przeciwników. Tak jakby byli święcie przekonani, że referendum nie ma prawa się udać, nic nam nie zrobią i będzie tak jak było. Brak pokory jest jednym słowem. Ponoć czarę goryczy przelała 100% podwyżka czynszu w mieszkaniach komunalnych. To znaczy i podwyżki czynszów komunalnych, i podwyżki cen komunikacji miejskiej, i nośników wszelkiego rodzaju, czy to wodociągi, czy kanalizacja, czy ciepło i tak dalej, i tak dalej. To była suma, tak jak powiedziałem. Prawdą jest, że wszystko drożeje i nie rzeczą możliwą, żeby ceny za poszczególne składniki czynszu były wciąż na tym samym poziomie. A odwołany prezydent Grzegorz Nowaczyk radził się pana w sprawie tych podwyżek czynszów, w sprawie rządzenia miasta, o tym konsultował? Przyznam się, żeśmy nie rozmawiali nigdy. Gdy ja sugerowałem to kolegom radnym, żeby zwrócili na to baczną uwagę, albowiem cierpliwość i wytrzymałość każdego z nas ma pewne granice i w pewnym momencie, kiedy się tę granicę przekracza, zaczynają się dziać rzeczy nie bardzo pożądane. No i tak samo było tutaj. No jeszcze dodatkowo do tego doszły procesy inwestycyjne, które pożądane i konieczne. Co do tego ja nie mam wątpliwości. I być może robione w tym samym czasie, bo akurat dzisiaj pieniądze są, jutro może ich nie być. Pieniądze z Unii Europejskiej. W moim przekonaniu nie nadzwyczajnie zorganizowane i przejechać przez nasze miasto od paru miesięcy jest Maciej trudno. Sandecki w dzisiejszej Gazecie Wyborczej pisze o bezradności wobec krytyki, mnóstwie błędów, czyli to, co pan mówi, i wyniosłości rządzącej Platformy. Na czym polegała ta wyniosłość? Wie pan, to trudno ocenić, bo prezydenci starali się komunikować z poszczególnymi grupami społecznymi. Prezydent bywał, otwierał, organizował spotkania. Natomiast wrażenie pozostało takie, jakby to były dwa inne światy. Światy ludzi, tych, którzy są słabsi, biedniejsi i niekoniecznie mają wpływ na funkcjonowanie władzy, i świat prezydenta i jego ludzi. Tego rodzaju wrażenie rzeczywiście można było odnieść. Natomiast ci, których to bezpośrednio dotyczyło, ich to bolało dużo bardziej niż na przykład mnie czy pana. Mhm. Przy okazji kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami, bo wybory prezydenta Elbląga te przedterminowe już w najbliższą niedzielę, padają polityczne obietnice wobec mieszkańców Elbląga. Jednym z nich jest przyłączenie Elbląga do Pomorskiego, tak wyczytałem. Czy to byłoby sensowne rozwiązanie pana zdaniem? Ja bardzo chciałbym wiedzieć, jak ten ktoś chce to zrobić. Tym bardziej, że powiat elbląski absolutnie na to się nie chce zgodzić. To po pierwsze. Po drugie jest parę innych rzeczy, o których trzeba zdecydować. Po trzecie jest to decyzja władz nie elbląskich, lokalnych, ale krajowych.
i wiele, wiele innych czynników. Czyli to taka obietnica jak odległość... z województwem środkowo-pomorskim przy każdej kampanii wyborczej może jeszcze nawet dalej idące, bo jeżeli chodzi o mieszkańców byłego środkowo-pomorskiego, to większość zdecydowana chce, natomiast tutaj Elbląg jest zainteresowany, a nikt ponadto. Natomiast obiecywanie gruszek na wierzbie specjalną przy wyborczej, ja przeglądam trochę programy kandydatów na prezydentów i lekko jestem przestraszony, bo niektórzy takie bzdury plotą, że też się płakać chce. Od tego jest kampania wyborcza, panie publikować. Senatorze. Moim zdaniem głupoty nic nie usprawiedliwia. Aha. A przekop Mierzei Wiślanej, taka obietnica też padła, niech pan powie. Wie pan, albo liczą na to, że wyborcy są idiotami, albo sami są idiotami. Także ja tutaj Elblążanom radziłbym taką weryfikację surową przeprowadzić. O, gruszki na wierzbie obiecywało SLD, jak pan gruszki na... Gruszki na wierzbie można obiecywać sensem również, a tutaj robi się to często i bez sensu. Przekop Mierzei Wiślanej, niech pan powie. Będzie... Padła taka obietnica po raz kolejny i jest spór między PiS-em a Platformą. No bo to jest modne, widzi pan, nie da się ukryć. Natomiast skąd wziąć na to pieniądze, po co komu to będzie potrzebne, jak to ma funkcjonować, to będzie... A byłoby to potrzebne? Gdyby pieniądze się znalazły, byłoby to potrzebne? Wie pan, pieniądze by się znalazły, gdyby było potrzebne już i teraz. Mhm. Bo jeżeli to jest potrzebne, no to każdy prywatny inwestor chętnie by się w to zaangażował. Mhm. O ten przekop Mierzei Wiślanej, o port w Elblągu zapytamy po 10 dyrektora portu morskiego w Elblągu, Arkadiusza Zglińskiego. Więc słuchaczy zainteresowanych tą tematyką odsyłam do godziny, na godzinę 10, ale... Panie senatorze, wybory prezydenta Elbląga to taki kolejny test przed przyszłorocznymi wyborami zarówno do Parlamentu Europejskiego, jak i wyborami samorządowymi. Platforma trochę obawia się tego testu? Znaczy, wie pan, każde wybory są uwerturą przed kolejnymi wyborami, to nie ma wątpliwości. Z tym, że z daleko idących wniosków też nie radziłbym nie wyciągać, albowiem sytuacja jest płynna i może się zmieniać. Natomiast Platforma jest w sytuacji specyficznej. Po pierwsze, jeszcze żadna formacja nie rządziła tak długo w Polsce, jak to się zdarzyło Platformie, więc z jednej strony nastąpiło zmęczenie materiału. No niestety władza niszczy trochę i deformuje każdego, który władzę wykonuje i to widać momentami dosyć wyraźnie. Z drugiej strony prawdą jest, iż... Platforma jest zniszczona, zdeformowana? Nie. No, bo każda władza niszczy i deformuje. Platforma, jak każdy rządzący, popełnia błędy. Teoretycznie niby ma prawo do popełniania tych błędów. Ten, kto nic nie robi, to błędów nie popełnia. Ale z drugiej strony, że każdy błąd się płaci. Mhm. Tą świadomość trzeba mieć. Po kolejne, to prawdą jest, iż i opinia publiczna i ci wszyscy, którzy będą chodzili do wyborów, oczekują rzeczy, których spodziewają się, iż mogą otrzymać od innej formacji politycznej, niekoniecznie PiS-u. To też trzeba powiedzieć, bo PiS dzisiaj jest prowadzącym w większości sondaży. Ale to nie jest prawdą, że PiS otrzyma delegację do tworzenia rządu, na przykład po wyborach. Może być całkiem inaczej. Dla pana natomiast koalicja Platformy z SLD mogłaby być naturalna, bo pan był zarówno posłem SLD, jak i jest teraz senatorem Platformy Obywatelskiej. Wie pan, ja myślę, że tworzenie koalicji powinno być skutkiem bliskości programowej przede wszystkim. Jeżeli formacja jedna, druga, trzecia mają podobne cele, podobne zamiary, sposób widzenia świata, a także budowania nowego świata jest im bliski, to w ślad za tym powinny dążyć do tego, żeby wspólnie szukać rozwiązań optymalnych. Po kolejne, ja twierdzę, że każde wybory nie są celem, a są środkiem. Są środkiem do sprawowania władzy nie po to, żeby samą władzę sprawować, aż by właśnie te cele osiągać. I dobrze by było, żeby politycy mieli tą świadomość, że rządzą nie po to, żeby nachapać się na przykład, ale rządzą po to, żeby ludziom służyć. Powraca dyskusja o finansowaniu partii politycznych z budżetu państwa. To temat wywołany przez Newsweek. Napisał tygodnik, że Platforma w ciągu 2 lat wydała ponad 250 000 zł na markowe garnitury i buty. Do tego doszły wydatki na restaurację, zakup wina i cygar. Były takie wydatki? Zna pan je, panie senatorze? Nie znam. Ja osobiście takich wydatków nie wykonywałem, ani jednego. Zresztą uważam, że jakie jest to po pierwsze nieetyczne. Wytłumaczyć wydatki na kluby, w których je się sushi z ciał nagich hostes? Wie pan, ja tego nie widziałem, nie słyszałem i nie mogę tego potwierdzić. Natomiast, wie pan, gazety szukają tematów, które są atrakcyjne dla czytelnika. Uważam, że akurat jeżeli chodzi o finansowanie partii z budżetu, jest pożądane i powinno być pożądane przez każdego z nas normalnie
myślących, funkcjonujących wyborców, albowiem oddanie prawa do zgromadzenia środków na finansowanie partii z bliżej niesprecyzowanym źródłom grozi różnego rodzaju bardzo, bardzo poważnymi konsekwencjami. Czy pan jest za tym, żeby partie były finansowane z budżetu państwa, tak jak jest zdecydowanie, obecnie? Zdecydowanie, bo to jedynie wówczas daje nam szansę kontrolowania funkcjonowania partii, nie tylko finansów, ale w ogóle kontrolowania partii. Natomiast przypadki takie, jak pan mówi, że ktoś tam sushi, restauracje, czy garnitur sobie stracił, pieniądze kupi, powinno to być ścigane i rozliczane ze swojej stacie prawa. Czyli co? Skarbnik Platformy ścigany? Ja nie wiem, proszę pana, ja już powiedziałem, że ja o tym nie wiem, nie słyszałem o takim przypadku. Ja jako poseł Platformy na tego rodzaju cele pieniędzy nie wydaję. Sam finansuję zakup swoich ubrań z własnej kieszeni. Jeżeli idę do restauracji, sam za to płacę i również za swoich gości, jeżeli mam ich przy sobie. Natomiast sushi nie jadam, więc no, trudno mi to komentować. Nie znam moich kolegów, którzy by akurat tak postępowali, jak pan mówi, czy jak on już napisał. Może coś takiego było, no ale to jeżeli coś takiego panie było, senatorze, no, to jeszcze dobrze chwilę, to jeszcze rozliczyć. Chwilę o Elblągu. Co jest największym problemem Elbląga? Bezrobocie, brak perspektyw dla młodych, czy coś innego? Znaczy, wie pan, nie ma co ukrywać, że to, co się dzieje w Elblągu, jest również skutkiem kryzysu ogólnoświatowego. Rzeczpospolita nie jest w najgorszej sytuacji w Europie. Jest jeszcze, można byłoby mieć kilka państw całkiem poważnych, które mają gorzej niż my. Natomiast oczywiście problemem jest i bezrobocie prawie 18%. Problemem jest kwestia zatrudnienia dla ludzi młodych. Problemem są umowy śmieciowe, o czym mówię od dawna. I problemem jest to, że miasto musi znaleźć na siebie racjonalną receptę. No, władze miejskie powinny wyraźnie powiedzieć, czym ma Elbląg i do czego Elbląg ma zdążać. No to dobrze, a co jest największą szansą Elbląga? Co jest perspektywą jego rozwoju? Ja twierdzę, że ludzie młodzi, ludzie, którzy zdobywszy wykształcenie... Ale ci ludzie młodzi uciekają z Elbląga. Proszę pana, a z Gdańska nie uciekają? Ale przyjeżdżają z innych miejscowości też do Gdańska. Do Elbląga też przyjeżdżają. Proszę pana, nie oszukujmy się, sytuacja Gdańska pod tym względem wcale nie jest lepsza od Elbląga. To dotyczy wszystkich aglomeracji. No może Sopotu nie dotyczyć, ale Sopot jest pewnego rodzaju wyjątkiem na pomorskim Warszawy mapie. Też nie dotyczy. Wszyscy jadą po prostu do Warszawy. I Warszawy też nie dotyczy, bo Warszawy się przyjeżdża. No ale to wie pan, to są wyjątki od reguły jednak mimo wszystko. Natomiast prawdą jest, że powinno się znaleźć przede wszystkim metodę na to, żeby ci ludzie nie wyjeżdżali, żeby tutaj robili karierę i pieniądze, bo im chodzi o to, żeby zabezpieczyć sobie przyszłość, żeby zbudować gniazdo rodzinne, założyć rodzinę, żeby mieć dobrą pracę, dowodową pracę. No i tego, na tą ofertę miasto musi odpowiedzieć. Dziękuję za rozmowę. Dziś jeszcze tej odpowiedzi nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.